przegram, no to przegram. Ale czy ludzie uznają to jako coś strasznego? Wydaje mi się, że dla Casio to jest... Dla Casio przegrana jest dużo większą tragedią niż dla mnie. A wygląda to Casio. Zaraz usłyszymy, ponieważ mamy Casiusza na linii. Siemano. Siema. Siema, Eniu. Twój pierwszy komentarz ogólnie do powrotu do fejmu i do walki rewanżowej z Boxdelem. Długo negocjowaliśmy, ale w końcu doszliśmy do porozumienia. Don Casio podejmuje sam decyzję, bo jest królem. Powrócił Don Casio. Chłopacy z Prime'u są moimi kolegami, ale to nie oni podejmują decyzję. Tak jak za Boxdela Rafał Pasternak czy Krzysztof Rozpara, bo jest pizdą. No akurat na bitą śmietankę ja podjąłem decyzję, że zawalczę, mimo że Rafał nie za bardzo chciał, nie? Nie, ty nie podjąłeś, tylko Ksajo dał ci szansę, kolej się podłożył ci, żeby cię kurwa poprawić. Możesz mieć taki scenariusz. Mam nadzieję, że twoja walka z Tyburskim to nie było podłożenie dla Pawła. Tutaj dobrze piłeczkę odbija w twoim kierunku. Michał, nawiązując do ostatnich pojedynków, wiadomo, że wygrywałeś w fejmie z Michałem, natomiast wracasz jednak po serii porażek i to jest trochę inna pozycja niż jak żegnałeś się z organizacją fejm. I co to zmienia? No zmienia to stary, jakby nikt ci nie odejmuje tego, że walczyłeś z ludźmi, którzy mają umiejętności, ale nazywasz mnie pizdą, a to ty masz lose streaka, kurwa, ostatnie 3 czy tam 4 walki, a ja ostatnie walki wygrywam, nie? No, ale mimo wszystko nazywasz mnie pizdą, stary, a to ty przepierdalasz bitki, nie? No jesteś pizdą, to wszyscy wiemy. Okay. I dalej moje pytanie brzmi... To dalej moje pytanie... Dlaczego czemu odpowiadasz pytaniem na pytanie, stary? Czemu nie odpowiesz mi, stary, na moje? Pytam, kurwa, co to zmienia, skoro Don Casio król na Fame MA10 był w main eventie i również Fame MA20, kurwa, Don Casio wraca na main event, kurwa, czy tam se nazywaj tego turnieju, ale chłopie, kurwa, co to zmienia? Powiedz zmienia mi, to stary, że jak jestem pizdą, to dawaj, ubierz małe rękawiczki, ubierz małe rękawiczki, chodźmy na małe rękawiczki. Byś, kurwa, nigdy nie wziął tej walki. Człowieku, jakbym wygrał z tymi gośćmi, o których mówisz, to byś nigdy nie wziął tej walki. Ale to zapomniałem, że to jest, stary, przecież twój długoterminowy plan, że planowałeś od samego początku przepierdolić z Zadorą i z Tyburskim, żeby wrócić do fejmu i zawalczyć ze mną, kurwa, szacun, stary, jesteś no mastermindem, kurwa, mega mocny mów. Co ci tak powiedział? No ty przed chwilą, nie? Ja tak powiedziałem? No tak, powiedziałeś, że gdybyś wygrał z nimi, to nigdy nie doszłoby do naszej walki. No dokładnie, tak powiedziałem. Ej, a jak jestem pizdą, stary, to ubierzesz małe rękawiczki? Zrobimy testy antydopingowe? No dobra, no to ty masz w takim razie duże rękawiczki. Ja jestem na pewno. Ale Rafał chciał sportowe warunki, więc no, najbardziej minął do pierdolił mój przyjaciel, który obok ciebie ściągi, czyli Wardenga, i się obszar olejnika, kurwa. To jest największa pizda, kurwa, tam. Olejnik. Powiedz widzom, co się zmieniło, że wcześniej mówiłeś, że nie mógłbyś sobie w lustro spojrzeć, jakbyś nie poruszył tego tematu, kurwa, że Boxdel jest PDF-em, czy kim tam, kurwakolwiek. To co się zmieniło, że nagle siedzisz z tym gościem, gdzie, kurwa, wcześniej mówiłeś, że nie mógłbyś sobie w lustro spojrzeć, kurwa, nie, jakbyś nie poruszył tych tematów. Mi się wydaje, że ja nawet od miesięcy mówię, że ja z Boxdelem przeprowadzę podcast. Ja to mówię od miesiąca. Nie jesteś tak ciekawą personą, żebym śledził każdy twój ruch. No to, ale posłuchaj, no to skoro nie śledzisz moich ruchów, to czemu twierdzisz, że coś takiego powiedziałem? Wymyślasz jakieś moje słowa, wkładasz moje usta i myślisz, że przyświrujesz. Żeby przetrwać, trzeba umieć świrować pawiana. Nie powiedziałeś, kurwa, na live'ach, że jak ci zarzucali, czemu, kurwa, przyjaciela sprzedajesz, napierdalasz na niego, że jest PDF-em i tak dalej, to ty powiedziałeś, a co, wyobrażacie sobie, że ja jestem szeryfem, kurwa, internetu i wiedząc takie rzeczy o Boxdelu, to bym nagle tego nie poruszył? No tak, myślicie, no to, że to poruszyłem, no i poruszyłem. Powiedziałem, że to poruszę i poruszę, bo uważam... No ale poczekaj, no to posłuchaj, albo zadajesz mi pytanie i czekasz na odpowiedź, albo masz taktykę, że zadasz pytanie i mnie przekrzyczysz, żeby mi nie słyszeć odpowiedzi. No i mi ciężko będzie przekrzyczeć. No i mówisz, że powiedziałem, że poruszę temat, no i poruszyłem z nim temat. No nie? No, czy poruszyłeś z całym internetem? No tak. Czyli chciałeś pokazać, że on jest złym człowiekiem, tak? I co nie, że zrobił chujowe rzeczy w przeszłości. I tak. Mamy zaplanowany podcast, gdzie poruszymy całą tą kwestię, a tutaj program nie, to jest, dotyczy fejmu, a nie tamtej sytuacji. Przegadamy sobie z Boxdelem. Ale chuj mnie to obchodzi, że to program, kurwa, dodzwonili się do mnie, a i ty jesteś, kurwa, tutaj, więc zadaję ci pytanie, no. Z Boxdelem będę miał osobny podcast i poruszę te wszystkie kwestie z nim bezpośrednio. Nie na programie fejmu, ale no... wiesz, bo chcę ustawić, kurwa, z nim, bo nagle teraz już jest przyjaciel. Wcześniej był przyjaciel, potem chwilę nie był, bo chciałeś zrobić, kurwa, sobie... Ale nic z nim nie będzie ustawione. Boże, Casio, co ty w ogóle opowiadasz? Czemu ty w ogóle tak gadasz? Boże, a co ci Bóg pomoże, powiedz mi teraz. Dobra, panowie, przejdźmy się do waszego starcia. Casio, uważasz, że Boxdel w aktualnej formie w K1 duże rękawice jest w stanie ci zagrozić? Może mi jedynie, kurwa, fiuta obciągnąć?
to jedyne. I tak uważam, że ten program jest jakiś kurwa ustawiony. Będę miał bardzo dużo konwersacji, tego grubasa wyjaśnię. A w ogóle jak chcę mieć szansę, bo już widzę, że jest obsrany. Bo ale nie wiem, co, po czym ty wnioskujesz, że ja jestem obsrany, chłopie? Jestem bez kortyzolu, bez stresu. Podchodzę do tego pojedynku zajebiście luźno, bez kurwa, stresu, stary. Kurwa. I to ty podkręcasz fazę, stary, a zbijasz ze mną piątki, więc nie kumam, kurwa, co ty w ogóle odpierdalasz. Chłopie, podkręcasz jakąś, kurwa, dziwną faskę, stary, a zbijasz piątki, więc pokazujesz, kurwa, swoje prawdziwe oblicze. Ale jaką zbijam fazę? Ej, bo ty chcesz podbijać swój imidż, kurwa, stary. Podbijasz sobie wizerunek, stary, jakiegoś kozaka, kurwa, i robisz siebie kota, bo właśnie napierdalasz tym Don Casio Król, stary, spamujesz, kurwa, tymi swoimi dziwnymi tekstami, kurwa, i... Kurwa, żeby później wrócić do Prima z nową otoczką, stary, mega kota, kurwa. A prawda jest taka, że... Ale powiedz mi, czemu ja miał bym ci piątki nie przybić, to ja mam ci nie przybijać piątki? No tak, ale chłopie, no to właśnie pokazuje, że to ty jesteś pizdą, nie, stary, na szacunku, bo najpierw zbijasz ze mną piątkę i gadasz, a teraz przez telefon, stary, podkręcasz atmosferę. Ale jak podkręcam? Ja mówię, że jesteś pizdą. A przywitał się z kultury po prostu. To jesteś nadal. Ja chcę widzieć twoją twarz, jak gadam z tobą, a nie przez telefon. Że jesteś włodarzem, dzwonicie do mnie i ty mówisz... Dobra, ale stary, mi się nie chce w ogóle przekrzykiwać na rozmowie telefonicznej, bo ja sobie, stary, mogę to z tobą przegadać normalnie na programie Face to Face i Wardenga albo ktokolwiek poprowadzi ten program. To my dzwoniliśmy, studio dzwoniło. Dobra, jak się chłopacy tam obstrali i Wardenga i Boxel, kurwa, przyjaciele, chociaż oni sami nie wiedzą, kim są, to ja tylko podsumuję. Jak ten main event ma mieć, kurwa, jakąś rozgłos, to weź może niech Gola chociaż raz cię poprze, bo w tej aferze, kurwa, gdzie cię Wardenga, twój przyjaciel, w chuj zrobił, to cię, kurwa, i Gola zostawił, to niech dołączy on do ciebie do pary i was dwóch napierdolę, bo wtedy macie jakiekolwiek szanse. A to ja ci pomogę wtedy, ja ci pomogę. Boxdel, Wardengą kontra Casio i ja. Róbmy to. Casio zaproponował Wojtka. Casio, wziąłbyś do jednego zespołu? Wziąłbyś Olejnika do zespołu, czy nie? Bardzo chętnie, bo uważam, że na pewno ma dużo większy charakter niż ta pizda Wardenga, ale... Nie potrzebuję Tomasza na przykład na Boxdela. Wielce niby, kurwa, jesteś szeryf internetu, wjebałeś swojego przyjaciela. Jest coś takiego jak obiektywność, wiesz, jeżeli coś poruszam, to nie mogę robić tak, że kogoś lubię, to oni mnie poruszę. Tak, to... No to poruszyłeś i co się zmieniło? To jest właśnie mi. Brak kolesiostwa i tyle, brak kolesiostwa. Tak, no to powiedz mi, co się zmieniło, że teraz dalej siedzicie razem. Panowie, dobra, panowie, 100 milionów ludzi widziało, jak jego prostą manipulację. Możliwe, że więcej osób tam w chuja zrobił i mają zniszczone życie, kurwa. To, że Boxdel ma dużo ludzi obok siebie i go wyprostowali, to akurat fajnie, udało mu się. Ale możliwe, że inni, kurwa, nie mają takiego poparcia i takich mediów. A ten zniszczył im, kurwa, życie i wy go, kurwa, teraz popieracie. Dla mnie jest zwykłą kurwą i tyle. Ale nie chodzi... Ale dobrze, ale chodzi o to, że ja coś tak kłamałem, będzie temat. Nie wiem, co ty mi zarzucasz. Będzie spotkanie i sobie porozmawiacie. No, ci zarzucam, bo na żadne pytanie nie odpowiedziałeś. Nie, ale no to ja ci zadam pytanie. Coś okłamałem w tym materiale? O co ci chodzi? Coś przekłamałem? No, ja nie wiem, właśnie ciebie no pytam. No to jak nie coś wiesz, to zamknij pitę.